Elo! Witam! Fajna drużyna, tylko Pyra trochę słabo wygląda. Nie no, chyba. Na kawkę przyjeżdżamy do Gdyby. Dobrze. Chyba sprawdzę, jak będzie wyglądał, jak ktoś pojedzie, wiesz, w Turcji. Kliszkę mu ogarnę, co nie? Wielo pytanie, wiesz. Właśnie miałem zadać pytanie, kiedy na przeszczep, ale mówię, nie będę ci zadawał, bo... Nie, wiele. Było? To nie, to nie. Szczepan, jak się czujesz, że idzie się przywitać swoim ulubionym trenerem w Ekstraklasie? Będzie ulubionym, bo teraz jestem w Piaście, ale na pewno jednym z ulubieńszych. Witam, trener. Jak tam zdrów? A w porządku, a u ciebie? No dobrze. Dobrze, no. Widzisz, plakat ściągnęli już. Plakat ściągnęli, kurde. Ale tylko na ten mecz, normalnie zawsze wisi, jak gramy. Czepiej, witam cię serdecznie ponownie w Grodzisku. Jak się tutaj czujesz już w innej roli? Witam serdecznie. No na pewno przyjemnie wrócić tutaj, zobaczyć te pozytywne twarze, także fajnie się czuję, dużo fajnych momentów tu było, więc super tu wracać. A jak teraz ci w Piaście, jak w Gliwicach? Też bardzo zadowolony jestem, dobra drużyna, dobry sztab, fajne miasto, no nic, tylko być zdrowym i żeby było więcej minut, ale to spokojnie, step by step. Za kim tęsknisz najbardziej z Warty? Kurczę, chyba za Kiełbikiem, za Piotrusiem, kamerzystą, za Klaudią. Nie no, za wszystkimi, ale tak najlepszy kontakt miałem z Kiełbikiem. Jaki dzisiaj wynik, Szepi? 1-0, Piast Gliwice Szczepański. Vamos! Witam serdecznie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie. Jak w tym szczególnym dniu? Jakie przewidywania? Jestem dobrej myśli, po ostatnim meczu, ale również po mikrocyklu treningowym i to, jak wyglądają chłopaki, myślę, że dzisiaj fajny prezent dostanę na urodziny. Do przodu, jaki wynik? 2-1. Henry, how did you come here for the Warta Poznań game in Ekstraklasa today? I'm half Polish, so I like coming to Poland, but I do a lot of ground hopping. Okay. So, and I've earmarked this game. I've been trying to get on this stadium for years because I remember a long time ago I watched the team who used to play here. They played at Skobolia against Manchester City. Manchester City at the Etihad Stadium. Yeah. Oh, 20-odd years in ago. The UEFA Cup, I think. UEFA Cup, yeah. And so, you remember the stadium from that TV game that you watched? Yeah, I remember the team who played here. Oh, okay. But I didn't come here like, but... And then I found out Walter Poznan had been playing here for a few seasons. So I decided, like, I've got to make a trip, like, you know. And have you ever been on a Polish league so far? Oh, many stadiums, yeah. Yeah? Many stadiums. What is your, like, favourite so far experience from Polish stadiums? I enjoyed Ruchozov. Ruchozov. Yeah, supporters. Yeah, it's good. They're passionate. And what do you expect here today? I think close game. I don't know what how they're doing. Water or is it Plaszklawice? Yeah, Plaszklawice. Yeah, the opponent. So I'll go for a draw. Draw. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Chcemy tworzyć serię i musimy być tak głodni zwycięstwa jak tydzień temu, panowie! Po 3 punkty u siebie, dawaj! Kto wygra mecz?
Brawo, brawo Kajtan. To jest wyrównał Michael Amejo. Dziękuję panu. Do zobaczenia. Dużo zrad. Dziękuję. 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 Dziękuję.